Takiej podłości nie znała historia ludzkości. Oto cały postępowy świat obiegła informacja, że kaczor dyktator wyruszył za mur, aby dokonać przeglądu śmiercionośnych machin oblężniczych, które zostaną użyte do tłumienia demokratycznego puczu. Oczywiście... Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Dlatego towarzyszyli mu członkowie elitarnych oddziałów kaczystowskiej polskiej inkwizycji, którzy zadbali o to, by nikt się tego nie spodziewał. Zwłaszcza tego, że kaczystowski marszałek Brudziński udostępni zdjęcie na Twitterze i cały misterny plan wyjdzie na jaw. Dzięki temu lud pracujący miast i WSI wie, że może się spodziewać tego, czego się nie spodziewał. By żyło się lepiej. By żyło się lepiej wszystkim.